co idzie do ciebie w tym nowym roku. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Witam serdecznie już z domu, przy kartach. Niestety ferie świąteczne skończyły się. Nowy rok zaczął się i zaczynamy na nowo wszystko, i pracę, i wróżby, nagrywanie Waszych tematów. Zobaczmy, co idzie w Twoją stronę. Wybierzcie, kochani Państwo, jedną z trzech grup. Oczywiście zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań osobistych do kart. Zapraszam. Oczywiście zapraszam również do komentarzy, zapraszam również do lajkowania i nowych wszystkich widzów, którzy znaleźli mój kanał teraz, być może dziś, być może w nowym roku, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wtedy dostaniecie od YouTube'a wszystkie powiadomienia o moich darmowych filmikach i wróżbach kolektywnych dla Was. Zapraszam serdecznie, naciśnijcie dzwoneczek, subskrybuję kanał i wtedy właśnie będziecie subskrybentami, będziecie wiedzieli o moich premierach. Kochani Państwo, wróciłam z Wysp Kapwerdiańskich, czyli z Wysp Zielonego Przylądka, i przywiozłam piękny nowy krystal, czyli tutaj kryształ soli. Kryształ soli z wyspy Sal, czyli z wyspy Zielonego Przylądka Sal, która w przetłumaczeniu jest właśnie wyspa solna. Nazywa się właśnie wyspa solna, więc taką sól, taką bryłkę soli, taki kryształ soli przywiozłam sobie właśnie z tej wyspy. Oczywiście sól ma właściwości magiczne, będzie tutaj stała na moim stole wróżebnym i myślę, że da mi dobre energie do wróżenia. Poza tym sól oczyszcza, oczyszcza i karty, i oczyszcza atmosferę tutaj do wróżenia, oczyszcza moje miejsce magiczne, więc jest to dla mnie bardzo wartościowa rzecz. Co idzie do ciebie w tym roku? Niezależnie kim jesteś, kobietą czy mężczyzną, czy jesteś horoskopem żywiołu wodnego, ognistego, czy powietrza, ognia, to nieważne. Ważne jest tylko, żebyś wybrał, wybrała jeden tutaj przedmiot. Pierwsza grupa to kryształ żółty, czyli kryształ cytrynowy. Druga grupa to kryształ anetystu, fioletowy. I trzecia grupa to kwarc różowy. Wybierzcie jeden z tych kamieni, który do Was przemawia, który Wam przyciąga oko, który magnetyzuje Waszą uwagę, i powróżę Wam teraz spontanicznie dla każdej z wybranych przez Was grup.
Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to kwarc cytrynowy. Wszyscy, którzy wybrali ten właśnie kamień, dostaną teraz odpowiedź na pytanie, co do Was idzie w tym roku. Co idzie do grupy pierwszej? 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 Tematem tutaj na dnie talii jest już, kochani, as kijów. As kijów mówi oczywiście o tym, że będzie jakaś nowa szansa, nowy początek. Coś nowego, bardzo energicznie przyjdzie do Was, bardzo tutaj być może jakiś nowy początek, jakiś działań, ponieważ buławy to energia i kreatywność, energiczne działanie, aktywność, więc być może jakaś nowa szansa poprzez Wasze aktywne działanie. Również as buław mówi o tym, byście właściwie ukierunkowali swoje działania. Czyli nie działali na ślepo, tylko działali właśnie z planem, z jakimś konkretnym celem. Czyli aktywność, owszem, kreatywność i energiczność w działaniu, ale również właśnie bardzo istotne jest tutaj właściwe ukierunkowanie Waszych docelowych działań. To, co idzie w Waszą stronę, to król buław. Zobaczcie, as buław, król buław. Król buław oczywiście, być może poznacie takiego partnera, taką osobę, taką, no nie wiem, jakąś partię, tak, ciekawą, jeśli jesteście singlami lub osobami szukającymi partnera. Król buław, który jest bardzo silną osobowością, atrakcyjną, charyzmatyczną, bardzo seksualną, który śmiało podąża do działania, do celu, aktywnie, z łatwością pokonuje problemy, wyzwania, pewny siebie, jest bardzo silną osobowością, który właśnie śmiało, odważnie, energicznie, szybko działa i dąży do celu. Natomiast widzicie, jest to osobowość ognista, tak? Król ognia, czyli no, bardzo ognisty temperament i osoba seksualna. Być może tutaj jeszcze w połączeniu z kartą siły, gdzie karta siły też jest kartą seksualną, mówi o tym, że poznacie być może kogoś bardzo, bardzo no, pociągającego, atrakcyjnego, który Was będzie magnetyzował. Natomiast tutaj, nie wiem, jakiś smutek, czwórka mieczy mówi o tym, że powinniście coś odciąć w tym roku, co Wam nie służy. Powinniście pomyśleć, przemyśleć, czego chcecie, co jest Waszym planem, celem, ponieważ czwórka mieczy mówi o tym, by posługiwać się intelektem, rozumem, by przemyśleć wszystko bardzo skrupulatnie. Mówi również o potrzebie odpoczynku i zdystansowania się do swoich emocji, uczuć, regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy. Tutaj jeśli macie do czynienia z kimś, kto jest bardzo silnie seksualny dla Was i być może jakiś macie tutaj związek seksualny, przyjaźń plus lub nie wiem, jakieś bardzo duże przyciąganie, jakąś bardzo dużą taką zależność seksualną, macie jakiegoś atrakcyjnego partnera, to przemyślcie po prostu, czy Wam to na dłużej służy, czy chcecie tego na dłużej. Rycerz mieczy również, rycerz mieczy mówi o tym, by zawalczyć o swoje cele, o swoje właśnie założenie, założone plany, założone jakieś ważne tutaj sprawy przemyślane, tak? Zawalczyć tutaj o,
o coś, niezależnie co to jest, bo najdoskonalej wiecie Wy, co jest Waszym planem na nowy rok 2022. Więc kochani, wszyscy, którzy wybraliście grupę pierwszą, rycerz mieczy mówi o tym, żeby bardzo walecznie, bardzo ostro, energicznie zawalczyć, tak? Zawalczyć o to, w co wierzycie, bronić o to, w co wierzycie i co jest dla Was ważne. Jeśli jesteście idealistami, to brońcie swoich racji, argumentów, priorytetów. Po prostu na zimno, czyli tutaj właśnie należy odsunąć emocje, jakieś uczucia i na zimno, wyrachowanie, aktywnie, energicznie walczyć o Wasze właśnie cele. Akcja. Ta karta mówi o akcji, energetyczności, aktywności. I tutaj właśnie jeśli tak będziecie się zachowywać, jeśli tak posłuchacie tej rady, to na pewno jest tutaj no, jakaś szansa nowa się pojawi na jakąś nową, no, czy karierę, czy początek, czy relację, ponieważ coś przyjdzie do Was, jeszcze tu kartę patrzę na dnie, coś przyjdzie do Was właśnie nowego i to bardzo szybko, jeśli Wy również szybko, energicznie będziecie działać. No i tutaj ten król buław, oczywiście osoba bardzo ognista, którą być może poznacie, jeśli walczycie o jakąś nową osobę, o nową miłość, partnera, związek, bardzo seksualna osoba, która będzie dla Was atrakcyjna. Więc no, owszem, widzę dużą seksualność, ale widzę również potrzebę spokojnego przemyślenia spraw, dążenia do celu, walki o swoje cele i nową szansę, która do Was przyjdzie. I to szybko, raptownie, niesłychanie, jakby gwałtownie nawet. Także pozdrawiam Was serdecznie, grupo pierwsza. Weźcie sobie to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje i oczywiście wybierzcie wszystko to zgodnie z Waszymi celami na nowy rok. Ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego w roku 2022, lepszego roku, byście byli szczęśliwi, znaleźli to, czego pragniecie w końcu i oczywiście zdrowia. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to był anetyst fioletowy. Proszę o radę i wskazówki dla grupy drugiej. Proszę o radę i wskazówki dla grupy drugiej. Oczywiście jest to wróżba z kart Tarota. Oczywiście Tarot tutaj daje Wam coś do przekazuje Wam coś do przemyślenia, tak? Inspiruje Was. Weźcie jednakże wszystko to, co do Was pasuje. Tutaj mamy na dnie kart Tarota, talii Karota, Tarota kartę świata. Czyli jakiś nowy cykl się przed Wami otworzy. Być może jakiś kontakt na zagranicę lub wyjazd do zagranicy, czy wyjazd za granicę, przepraszam. No i tutaj jakieś nowe projekty, być może nowe plany, stare różne struktury, stare również jakieś projekty zakończą się i karta świata mówi o otwarciu się na nowe, rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego. Karta świata mówi również o być może wyjeździe za granicą lub planami wyjazdu za granicą, ponieważ no, jak sama nazwa mówi, świat, czyli otwarcie się na świat. Karta ta mówi również otwarcie się na świat w sposób wirtualny, czyli poprzez
jakieś wirtualne właśnie online kontakty w internecie. Możecie tutaj coś ciekawego dla siebie znaleźć, jeśli szukacie pracy za granicą i tak dalej. Ważne jest, że w 2022 zamkniecie starą fazę, stare projekty i będzie tutaj pozytywne myślenie, spełnienie, radość, szczęście, jakaś akcja, jakieś zmiany, jakieś ciekawe właśnie tutaj sprawy, które się przed Wami otworzą, jakieś nowe drzwi, które się otworzą i rozpoczęcie nowych tutaj projektów. No, karta Słońca to oczywiście tutaj potwierdza, tak? Jakieś macie piękne plany, które się ziszczą, które jakby się spełnią. Spełnienie marzeń, karta Słońca mówi o szczęściu, o energii życia, o pozytywności myślenia. Karta Śmierci, czyli stare również projekty, właśnie tak jak już wspomniałam, tutaj przy karcie Świata, stare projekty, stare być może, nie wiem, sprawy, małżeństwo, związki, problemy zamkną się, umrą i narodzą się jakieś nowe sprawy, projekty, drzwi nowe otworzą się, zmartwychwstanie czegoś na nowo, czy nowych właśnie, rozpoczęcie nowych zupełnie spraw. Tutaj dziewiątka mieczy mówi o tym, że rzeczywiście jakieś stare sprawy się zakończą, czy zakończyły w tej chwili, jest na razie smutek. Dziewiątka mieczy mówi o zmartwieniu, smutku, negatywnym myśleniu, troskach, o złym spaniu, złym śnie, być może koszmarach nocnych. Także tutaj jakieś takie rozczarowanie, żal, no, stany takie bardziej, bardzo przygnębiające, ale będzie to trwało krótko, kochani, ponieważ karty mieczy są kartami krótkotrwałymi, czyli ten stan takiego smutku, żalu, rozczarowania będzie trwał, przypuśćmy, parę chwil jeszcze, parę godzin, parę chwil i narodzi się właśnie coś zupełnie nowego. Tutaj tak jakbyście, nie wiem, cierpiały po jakiejś nieszczęśliwej miłości, tak? Czy zdradzie, czy trójkąt był miłosny, czy rozczarowanie, rozstanie. Tutaj jest, no, serce rozdarte, serce bolejące, serce zranione, ból, rozpacz wręcz, no, wołanie o pomoc, wręcz jakaś udręka właśnie emocjonalna. I tutaj przy trójce mieczy jest oczywiście jakiś konflikt, jakieś, no nie wiem, zranienie właśnie, po którym rozpaczacie. I tutaj taki stan żalu i smutku, którym być może rozpoczęliście ten rok 2022, ale ten stan, tak jak mówię, potrwa niedługo. Proszę się podnieść, wstać, jakby osuszyć łzy, otrzeć łzy i tutaj otworzyć się na coś nowego, otworzyć się na spełnienie marzeń, szukać coś energicznie nowego, przede wszystkim pozytywnie myśleć, przede wszystkim nastawić się bardzo pozytywnie na nowe i pozwolić, proszę, umrzeć śmiercią naturalną temu staremu, nie rozpaczać cały czas, nie nosić ciągle tego smutku w sobie, tylko pozwolić umrzeć temu, co się zakończyło i pozwolić narodzić się, proszę, czemuś nowemu w tym nowym roku. Proszę jakby nie ciągnąć jak kulę u nogi za sobą tych swoich starych spraw, które Państwa tylko tu zasmucają i rozżalają. Więc otworzyć się na nowe, pozytywnie myśleć, coś, co przyjdzie nowego, będzie tutaj bardzo, bardzo pozytywne i radosne dla Was. Także otwórzcie się na nowe kontakty, nowe znajomości, nową pracę, nowe zagraniczne kontakty czy wyjazd za granicę. Taka jest tutaj wskazówka czy rad, porady dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, życzę również grupie drugiej wszystkiego najwspanialszego w roku 2022 i zapraszam grupę trzecią, która wybrała ten właśnie oto kamień, czyli kwarc różowy.
Proszę o wskazówki dla grupy trzeciej. Proszę o wskazówki, co idzie do grupy trzeciej. Co idzie do grupy trzeciej. Co idzie do grupy trzeciej. Co idzie do grupy trzeciej? Do grupy trzeciej idzie też jakaś nowa szansa, kochani. Tak jak w grupie pierwszej. Jednakże jest tutaj coś innego. Zaraz wytłumaczę. Natomiast na dnie karty jest tutaj król mieczy. Król mieczy mówi, być może poznacie taką osobę, spod znaku powietrza, z żywiołu powietrza, przepraszam, czyli spod znaku bliźniąt wag lub wodnika. Król mieczy mówi o osobowości bardzo silnej, surowej, zimnej, oziębłej wręcz, jednakże myślącej logicznie. No, mózg całego tarota, logiczny, analityczny, bezstronny, konkretnie podejmujący decyzje, działający szybko, energicznie, błyskawicznie wręcz. Wyraża konkretne decyzje i realizuje te decyzje poprzez konkretne, szybkie działanie. Jest to osoba również bardzo, nie tylko konkretna, ale działająca ostro, szybko, no bardzo szybko właśnie też przecinająca, blokująca różne sprawy, które mu nie służą. Być może poznacie taką osobę lub już ją znacie i tutaj to czytanie będzie kierowało się właśnie do wszystkich, którzy mają z taką osobą do czynienia. Oczywiście tą osobą może być również wasz szef, tak? Wasz szef lub wasz partner, wasz mąż lub jakaś nowa poznana osoba, jeśli szukacie kogoś w związku. Jeśli wy sami jesteście żywiołem powietrza, czyli jesteście wy spod znaków bliźniąt, wag i wodników, to jest być może to wasza energia, że właśnie tutaj należy działać bardzo analitycznie, bardzo intelektualnie, ostro i konkretnie. Tutaj pojawi się w roku 2022 dla was grupa trzecia jakaś szansa na nową miłość, na nowe emocje, na coś pięknego, romantycznego, być może właśnie na nowe uczucia. Coś pięknego, gdzie poczujecie miłość, poczujecie piękne znowu wibracje miłosnej energii. Jest tu absolutnie szansa na coś takiego, co się może teraz wydarzyć, rozwinąć, jakieś emocje, nowe przeżycia, romantyczne sprawy. No, jeśli jesteście właśnie tutaj singlem, bo tutaj eremit, czyli karta pustelnika, samotnika, singla. Jeśli jesteście singlem i szukacie właśnie tutaj jakiejś nowej miłości, to na pewno spotkacie gdzieś w towarzystwie jakiegoś stabilnego partnera, który rzeczywiście szuka jakiegoś stabilnego związku. Jest szansa na zbudowanie czegoś stabilnego. Czwórka buław, jest to oczywiście czwórka, w numerologii mówi o stabilności, a no, buławy, czwórka buław mówi o tym, by działać ogniście, by iść się bawić, radować, śpiew, taniec, muzyka, nie wiem, wino, śpiew, muzyka, taniec, tak? Iść się radować, być może w towarzystwie właśnie poznacie kogoś tutaj singla właśnie. No oczywiście eremit, czyli pustelnik jest też znakiem panny, czyli dwa razy mamy już tu pannę, ponieważ król mieczy jako żywioł powietrza jest też między innymi panną. A nie, przepraszam, to jest powietrze, czyli to jest bliźniak wodnik, waga. Aha, tutaj mamy z kimś do czynienia spod znaku bliźniak, waga, wodnik, a tutaj mamy eremita, który mówi nam o znaku panny. Jeśli wy jesteście panną, jeśli wy jesteście singlem i szukacie kogoś, no to jest na pewno tutaj w nowym roku szansa na poznanie kogoś nowego, gdzie będzie radość, no dużo radości, dużo pozytywności. Też stabilne plany.
lub poznacie kogoś spod znaku Panny, kto jest też samotną osobą i właśnie też tutaj chciałaby kogoś poznać. Bardzo pozytywne tutaj sprawy się mogą rozwinąć dla grupy trzeciej, jeśli wybraliście tą grupę i jeśli jesteście osobami właśnie samotnymi, singlami, to tutaj rzeczywiście jest jakaś nowa szansa. Piątka kielichów mówi tak jakby, pomimo to, że jesteście teraz sami, wspominacie, jesteście sentymentalni, jakby wspominacie cały czas przeszłość, co się zakończyło, co się rozeszło, odeszło, co jakby, no nie wiem, zakończyło się już teraz dla Was, jesteście smutni po tym rozstaniu, zakończeniu, jakby nie widzicie, że jeszcze jest szansa na odbudowanie coś nowego. Także pomimo, że parę kielichów się rozlało, jest pustych, to jeszcze tutaj trzy kielichy są pełne, co oznacza tutaj na tej karcie, że jeszcze jest szansa, by coś rzeczywiście nowego odbudować, tylko musicie zauważyć tą szansę i się nie smucić, nie wspominać, ponieważ na razie jesteście jakieś też no, pełne żalu po rozpaczy, po stracie czegoś, rozpaczacie, jakiś smutek taki, no nie wiem, smutek i wspominanie, więc należy tutaj odejść z tej energii i wejść w tą energię radości, pozytywności, wierzyć, właśnie pozytywnie myśleć, że zacznie się dla Was również coś nowego i jakaś przyjdzie nowa romantyczna szansa. No jeśli poznacie taką osobowość silną jak Król Mieczy, to oczywiście wiedzcie, że to jest intelektualista, który wszystko na pewno przemyśli, nic nie robi pod wpływem emocji, tylko wszystko robi na zimno przemyślanie, więc no, jeśli rzeczywiście poznacie taką osobę, to wspomnijcie tutaj ten układ, który teraz Wam przekazuję i właśnie wiedzcie, że ta osoba chce czegoś stabilnego, że jest szansa przynajmniej na jakiś związek tutaj z tą osobą i zbudowanie czegoś stabilnego, co Wam przyniesie właśnie dużo radości, szczęścia. Także również Wam, grupo trzecia, życzę wspaniałego roku 2022, szczęścia w miłości, szczęścia w pracy, finansach i spełnienia marzeń oraz oczywiście zdrowia. Dziękuję wszystkim trzem grupom za odwiedziny dzisiaj na moim kanale. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mnie odwiedzają tutaj i odwiedzali również jak był czas świąteczny, oglądali moje zajawki z mojej podróży. Także dziękuję serdecznie za Waszą obecność, za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkim no, lepszego, owocniejszego i pozytywnego nowego roku. Do usłyszenia już wkrótce.